Dzień dobry, niedziela 29 października, dzieje się w Piotrkowie Trybunalskim i okolicach. Zaczynamy skrót najważniejszych informacji minionego tygodnia. Poniedziałek 23 października. Wczesnym popołudniem na skrzyżowaniu ulic Twardosławicka i Zawodzie doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Kierujący Oplem wymusił pierwszeństwo na kierowcy drugiego auta. W wyniku zderzenia jedna osoba trafiła do szpitala. Wtorek 24 października. Przez Centrum Gorzkowic przeszedł Marsz Różowej Wstążki. Październik na całym świecie uznawany jest za miesiąc świadomości raka piersi. W tym marszu licznie wzięli udział pracownicy Urzędu Gminy, radni, nauczyciele oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Gorzkowicach. Środa 25 października. W godzinach porannych pomiędzy węzłami Piotrków Zachód i Piotrków Południe na autostradzie A1 w kierunku Katowic doszło do kolizji trzech aut. Udział w niej brały dwa samochody ciężarowe i jedna osobówka. Na szczęście nikt nie został ranny. Czwartek 26 października. W Miejskiej Bibliotece Publicznej imienia Adama Pruchnika w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się rozstrzygnięcie konkursów powiatowych dla uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych z Piotrkowa Trybunalskiego. Pierwszy to turniej recytatorski pod tytułem Młodopolski Bunt, a drugi konkurs literacki pod tytułem O Niezwyciężonych. Organizatorem konkursów byli Miejska Biblioteka Publiczna, Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Starostwo Powiatowe oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Piotrkowie Trybunalskim. Piątek 27 października. W Moszczenicy odbyła się uroczystość pogrzebowa 25 ofiar zbrodni niemieckiej z lipca 1940 roku, ekshumowanych z lasu koło Moszczenicy. Po mszy pogrzebowej kondukt przeszedł na miejscowy cmentarz, gdzie złożone zostały szczątki ofiar. W Piotrkowie Trybunalskim rozpoczęła się 13. edycja Piotrków Art Festival. Kolejna edycja imprezy to mieszanka różnego rodzaju dźwięków. Sobota 28 października. Na piotrkowskim kąpielisku Słoneczko piotrkowskie morsy rozpoczęły sezon. Wydarzenie wystartowało o godzinie 16 i odbyło się w klimacie Halloween. Na dziś to wszystko. Na kolejne wydanie zapraszam już w najbliższą niedzielę. Do zobaczenia.